kolejny prelegent. Jak samo sobie mówi, dumny jest z tego, że żyje w dzisiejszych czasach, gdyż 20 lat temu było troszkę nudno, a właśnie dzięki takim osobom dzieje się dzisiaj troszkę więcej. Tezy, że Facebook, że social media to nie jest tylko Facebook, będzie cię bronił Marcin Niewęgłowski. Przywitajmy brawami. Witajcie, witajcie. Gdzie ten jest? Nie ma tego krzyżyka? Okej. Mateusz powiedział o content marketingu w kontekście Facebooka. Ja się skupię na czym, o czym często się mu nie mówi. O innych platformach społecznościowych, które mają większy, mniejszy potencjał do rozwoju, czy to do działań w Polsce, czy jeżeli prowadzicie biznes w zagranicy, do działań właśnie na rynkach zagranicznych. Na początku będzie taki mały przekrój różnych tych platform społecznościowych plus fajne, inspirujące case'y, które mam nadzieję również w jakiś sposób po prostu was zainspirują do działania. No ale po prostu zacznijmy od takiej najbardziej, najmniej moim zdaniem oczywistej rzeczy, bo mówiliśmy tutaj o mediach społecznościowych, o Facebooku. Tak naprawdę media społecznościowe istnieją już od wielu, wielu lat. Można powiedzieć, że takie portale jak Wykop, to też jest po prostu pewnego rodzaju forma mediów społecznościowych, tylko na bazie dzielenia się fajnymi newsami. Często pod kątem mediów społecznościowych zapomina się o takim jednym mocnym filarze, jeżeli chodzi o te media. Zapomina się o blogerach. Blogerzy to też są media społecznościowe. Przeważnie, jeżeli słyszymy o blogerach, to są specjaliści od mody czy specjaliści od marketingu. Ale warto po prostu wiedzieć o tym, że jeżeli chcemy działać w mediach społecznościowych, to nie musi być to koniecznie Facebook. Przykłady po prostu znanych blogerów, którzy akurat zajmują się nowymi mediami. Czemu jest to ważne? Pokazują to badania, tak? 50% odbiorców, czy też użytkowników internetu w Polsce czyta blogi raz w miesiącu. Z tego większy jest procent samych czytelników. To są czytelnicy oddani, którzy wracają do tego bloga, czytają, dzielą się nim, czy też komentują różne wpisy. To są fajne przykłady działań marek w Polsce. Akurat wybrałem takie przykłady marek związanych z branżą IT szeroko pojętym. Mówimy o Nikonie, o Adobe czy o Samsungu. Też jak prowadzicie swój biznes, możecie też zaangażować, jeżeli to jest biznes lokalny, możecie też zaangażować lokalnych blogerów. To akurat tak się składa, że Paweł Krzyk prowadzi bardzo poczytnego bloga, tu właśnie z tyłu. Cześć Paweł, bardzo poczytnego i bardzo docenianego bloga w Polsce. To jest blog, który ma fanpage, uśmiechnij się, jesteś w Szczecinie, ale jego adres to jest szczecinblog.pl. Koniec reklamy. Ale tak, okej, dzięki. Ale blogosfera również może być wykorzystywana w sposób taki wieloetapowy. To jest akurat case Canal Plus z Francji, gdzie 50 blogerów zostało zaproszonych przez Canal Plus na taki sekretną imprezę, która miała pokazać nowy serial, który będzie leciał na łamach Kanału Plus. No i przyjechali po nich specjalnie wynajęci taksówkarze, którzy wręczyli im aparaty cyfrowe z różnymi zdjęciami dotyczącymi tego filmu. Stworzyli taką atmosferę właśnie tajemniczości. No i później się okazało, że ci blogerzy się podzielili z tymi wrażeniami na swoich blogach i z tego, co pamiętam, o tej akcji dowiedziało się 1,5 miliona potencjalnie zainteresowanych filmami odbiorców w Francji. To jest drugi case, to jest case akurat ze Stanów Zjednoczonych. HBO wprowadzało serial w klimatach bardzo popularnych ostatnio w Stanach, czyli horror, thriller i tak dalej.
tutaj akurat początek kampanii marketingowej tego serialu to było właśnie zainteresowanie blogerów tą serią. Wysłali na przykład specjalne listy, w których były zakodowane różne inskrypcje dotyczące tego serialu. Później dostali sztuczną krew, która miała wejść do obiegu właśnie w Stanach. Zrobili taki właśnie lekki buzz wokół tego projektu. No i okazało się, że ten projekt został właśnie uznany, zresztą jak New York Times napisał, właśnie jedną z najlepszych i pod kątem takim rozległym, otaczającym wiele kanałów kampanii marketingowych w Stanach. Wszystko dzięki temu właśnie teaserowi dokonanemu z blogerami właśnie amerykańskimi, którzy zajmują się filmem. Kolejna rzecz, okej, okay, Facebook to nie wszystko, ale mamy też YouTube, który pod kątem zasięgu zbliża się do Facebooka. Tutaj trzeba mieć po prostu konkretne pieniądze, konkretny budżet, jeżeli chcemy coś zrobić, ale z drugiej strony są też inne możliwości działania przez Facebooka, to są oczywiście najbardziej popularne kanały. No, prosto, tak, ogólnie rzecz biorąc, może to średnio widać, ale tak streszczę, wśród tych 20 najbardziej popularnych kanałów na YouTubie to są przeważnie albo wytwórnie hip-hopowe, albo vlogerzy typu Niekryty Krytyk, który tutaj akurat występuje pod nazwą Makwa84. To tam jak marki działają, no, pod kątem ich wyświetleń na YouTubie, no, to nie są jakieś rewelacyjne statystyki. No ale mówiłem właśnie o innej możliwości wykorzystania YouTube'a, czyli angażowania się, czy też współpracy z vlogerami. To jest akurat vlog Mateusza, tutaj lokalnego blogera z Kamienia Pomorskiego, który jest ogólnie też rozpoznawalny w Polsce, jest jednym właśnie z bardziej poczytnych blogerów. To jest inny przykład akurat, Chocolate Make, to jest chłopak ze Szczecina, który również ma stałe grono, duże grono oglądalności. Jeżeli znacie, nie wiem, Lekkostronniczy, to ma mniej więcej tyle wyświetleń każdego odcinka, co właśnie chłopaki z Krakowa. To jest przykład jeszcze inny wykorzystania YouTube'a. Tak jak na przykład teraz przez kanał Netcampa na YouTubie leci streaming tego, co ja mówię do was. Tak samo właśnie Domino's Pizza wykorzystało do promocji swojej marki YouTube'a w takim sensie, że postanowiło transmitować, jak się tworzy pizzę w lokalnej pizzerni Domino's Pizza w Salt Lake City, przepraszam. Inny jeszcze przykład, to jak na początku wspomniałem, YouTube po części potrzebuje duże budżety, żeby fajnie to wszystko zadziałało. To jest akurat kanał Nissana, który stworzył takie medium sportowe. Nissan na całym świecie sponsoruje wiele wydarzeń związanych z motoryzacją i postanowił, że zrobi z tego właśnie swoją taką telewizję motoryzacyjną. Mamy Twittera. Z Twitterem w Polsce jest taki problem, że tak naprawdę pomimo swojej oglądalności 2 milionów ludzi, jest tak naprawdę mało rozpoznawalny, mało wykorzystywany przez marki z tego względu, że jak pokazuje kolejna statystyka, jest bardzo mały odsetek ludzi, którzy są takimi heavy userami Twittera, czyli osobami, które naprawdę tak na serio wykorzystują Twittera, czy też są tam, żeby po prostu czytać innych wiadomości, komentować, angażować się, odpowiadać. No i zapewne słyszeliście nieraz, że w TVN-ie pewna dziennikarka powołała się na Twittera pewnego polityka, który gdzieś tam coś tam powiedział, akurat na łamach Twittera. To jest akurat też przykład tego, jakie są najbardziej popularne profile na Twitterze. No przeważnie to jest właśnie media, coś celebryci, politycy i tyle. To jest akurat przykład tego, jak my, Polacy, tweetujemy na Twitterze, przeważnie po godzinach pracy albo
5 minut przed tym, jak wychodzimy. To, że Twitter jest mało popularny w Polsce, świadczy ta mapa wysłanych tweetów, wiadomości z poszczególnych krajów w Europie. Jak widzicie, Polska jest takim białym krajem po prostu. Jest najmniej po prostu wysłanych tweetów z naszego kraju. To właśnie też świadczy, że jest mało popularny pod kątem wykorzystywania go. No ale są bardzo fajne sposoby takie do połączenia działań zwykłej strony, zwykłej platformy www z działaniami na Twitterze. To jest akurat case Intela, który stworzył stronę Music Experience, na której w Stanach, to jest taki projekt amerykański, w Stanach Intel organizuje kilka takich zamkniętych koncertów dla swoich fanów i żeby wygrać wyjściówkę na koncert, trzeba po prostu odpowiedzieć na pewne pytanie, które trzeba później wysłać to po prostu w formie tweeta z danym hashtagiem. To jest inny przykład, jak za granicą Twitter może być skuteczny. To jest akurat przykład tego, że media społecznościowe mogą sprzedawać na przykład i Twittera. Tweet promocyjny i to jeszcze bardziej stargetowany pod miejsce, które miał dotyczyć, to akurat dotyczyło Brigingham, gdzie odbywały się targi elektronicznej rozrywki, w których Lenovo brało udział i to się okazało, że jeżeli chodzi o wzrost rozpoznawalności marki, czy też przełożenie na jakieś działania związane z sprzedażą, no, liczby mówią same za siebie. To jest inny przykład niemieckiej marki, która wykorzystała mechanizm polegający na tym, znaczy to jest Triumph Adler, to jest firma, która produkuje mega szybkie kserokopiarki. Stwierdziła, że zrobi taką kampanię B2B związaną dotarciem do swoich biznesowych partnerów, że na każdego tweeta, który odpowie jego potencjalny partner, jakaś firma, oni odpowiedzą, że Triumph Adler może zrobić to szybciej, że może to wydrukować, że jest po prostu najszybszą drukarką. No i się okazało, że wzrost sprzedaży tej akurat kserokopiarki, drukarki, jakkolwiek to nazwiemy, wzrósł dzięki tym działaniom na Twitterze o 600%. Powoli do świadomości też dociera istnienie takiego czegoś jak Tumblr. Tumblr to jest taka platforma blogowo, nie do końca blogowa, no, łączy elementy Twittera, bloga i tego czegoś, co się nazywa Pinger, to jest taki mikroblog, gdzie wrzucamy średnio długie teksty. I warto po prostu wiedzieć, że pomimo swojego małego zasięgu, to jest ponad milion użytkowników miesięcznych, którzy z Polski, które odwiedzają tą platformę, to jest ulubiona platforma przedstawicieli generacji Y, czyli przedstawicieli ludzi, którzy mają powiedzmy 20-25 lat. I to jest też doskonały przykład do działania, o czym Mateusz powiedział, odnośnie content marketingu, do budowania świadomości marki poprzez różnego działania takie wydawnicze. No i to jest przykład tego wykorzystywania przez marki. Jest mnóstwo marek, które wykorzystuje Tumblr do swoich działań wizerunkowych, komunikacyjnych. To jest przykład bloga, którego prowadzi Electrolux, totalnie niezwiązanego, znaczy po części związanego z tym, co Electrolux reprezentuje. To jest blog o kulinariach. Bardzo ciekawie prowadzony, pokazujący, że content marketing w postaci takich blogowych projektów ma również sens. To jest inny przykład IBM-a. Firma postanowiła, że stworzy takiego bloga, który się nazywa IBM Brew, z końcówką właśnie jak platforma, na której została postawiona, gdzie chwali się swoimi osiągnięciami na polu nauki, innowacji. Ale jest jeszcze to, co powoli też dochodzi do Polski, czyli rewolucja mobilna, wykorzystywanie urządzeń, czy to smartfonów, czy tabletów jako narzędzi dotarcia do odbiorców. Z tego, co orientuję się, do końca tego roku w Polsce ma być sprzedane ma być na rynku około 2 milionów tabletów.
no, jeżeli chodzi o zasięg światowy, to jest no, niezła platforma mobilno-fotograficzna. W Polsce jest to nikły zasięg, ale w różnej tej platformie świetlaną przyszłość z tego względu, że jest mocno promowana przez vlogerów czy przez blogerów designerskich. Oni, jak z tego co wiem, po prostu mocno nakręcają też trafik takim projektom. Tak to wygląda. Wykorzystywanie Instagrama przez firmy to akurat jest przykład startupa Yep, który zajmuje się, to jest taki startup geolokalizacyjny trochę, który za pomocą swojego profilu na Instagramie prowadzi działania z zakresu employee brandingu, czyli kreuje wizerunek fajnej firmy. To jest przykład z Brazylii, gdzie jeden z telekomów postanowił wykorzystać jedną z możliwości, które daje Instagram, czyli tagowania zdjęć. No i postanowił po prostu, że otaguje zdjęcia z różnymi komunikatami związanymi z telekomunikacją. Następna platforma społecznościowa, która w Polsce jeszcze jest mało znana, ale ma spory progres, jeżeli chodzi o użytkowników, to jest Pinterest. Głównie znana w Stanach, w Polsce to jest około 500 000 użytkowników. I też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Pinteresta, to też jest inny rodzaj mediów społecznościowych. To nie jest tak jak na Facebooku, że trzeba coś wrzucić, żeby było jakieś zaangażowanie. Tam często ludzie wyszukują różnych rzeczy, różnych zdjęć, infografik. Kilka dni po tym, jak to się na przykład opublikuje. Więc to można powiedzieć, że Pinterest się robi takim wizualnym trochę Googlem. To jest przykład, jak PayPal wykorzystuje Pinteresta. W niedzielę mamy Dzień Ojca, postanowi po prostu stworzyć taką tablicę właśnie z produktami, które można kupić ojcu na ten szczególny dzień. Tu Volkswagen wykorzystał Pinteresta do takich działań wielokanałowych, gdzie tak naprawdę działania budujące świadomość pewnego modelu Volkswagena zaczęły się na Pinterestie, a skończyły się właśnie w rzeczywistości. Po prostu ludzie mieli znaleźć na Pinterestie te modele, później te modele mieli znaleźć po prostu w rzeczywistości. One były tam usadowione w różnych miejscach miasta. I wracamy jeszcze do Domino Pizza. Domino Pizza również stara się kreatywnie wykorzystywać Pinteresta. Postanowiło oddać trochę wodze fantazji artystom i stworzyć taką właśnie kartotekę różnych inspirujących rzeczy związanych z marką. Postanowiło właśnie, że odda logotyp obiecującym artystom i stworzą z nich różnego rodzaju fajne dzieła, które będą angażować ludzi na Pinterestie. To jest najnowszy przykład Red Bulla, który wykorzystał Pinteresta do trochę takich działań lol contentowych, jakbyśmy to powiedzieli terminologią Facebooka, gdzie ludzie mieli po prostu wchodzić na profil Pinteresta i stworzyć, znaczy przypiąć tak zdjęcia, żeby one tworzyły taki wzór puzzle. No i za tym kryła się nagroda. No i ostatni hit, jeżeli chodzi o mobilne media społecznościowe, czyli Vine. Społecznościówka, która dopiero się rozwija, ma około 13 milionów użytkowników, głównie ze Stanów. To jest dziecko, jak jest napisane po prostu Twittera. Miał być odpowiedzią na to, jak Twitterowi nie udało się po prostu wykupić Instagrama. Chociaż jak zapewne słyszeliście, Instagram też wprowadza dzisiaj usługę, która ma mieć w sobie też elementy wideo. I to jest też przykład tego, czemu warto też zainteresować się Vine'em z uwagi na rosnące zaangażowanie wśród użytkowników. Jak widać, jest podobne zaangażowanie użytkowników Vine'a i YouTube'a. No Vine polega to mniej więcej na tym, że tworzymy 6-sekundowe wideo, ono się zapędza, wrzucamy to normalnie przez telefon i w ten sposób po prostu ludzie się tym jarają. To jest przykład tego, jak to wygląda.
ale nie powiedziałem o dwóch innych społecznościach, ale nie mam czasu na to. Przejdę od razu do koncepcji social mediowych. Tak, ostatnio myślałem na tym, w którą stronę pójdą media społecznościowe. Tak jak Sebastian mnie zapowiedział, jak powiedziałem, żyjemy w bardzo ciekawych czasach z tego względu, że media społecznościowe bardzo ewoluują. I moim zdaniem mogą ewoluować w tego rodzaju kierunki. Po pierwsze, jest problem tego, że jest problem prywatności mediów społecznościowych, że ludzie nie chcą, żeby firmy widziały o nich pewne rzeczy, ale się po prostu na to godzą. Dlatego też niektóre, głównie w Stanach, są takie koncepcje, żeby stworzyć tymczasowe media społecznościowe, gdzie wrzucanie pewnych postów jest widoczne dla pozostałych użytkowników przez dzień. Później te posty po prostu giną, ich po prostu nie ma w sieci. Drugie rozwiązanie to jest też świeża rzecz, głównie wykorzystywana w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. To są rozwiązania mobile local. Przypuśćmy, że... skąd to w ogóle wyszło? Do 2050 roku 90% z nas będzie mieszkało w miastach. To rodzi z sobą różnego rodzaju konflikty. Związane na przykład z przemieszczaniem się z jednego końca miasta na drugi. To też się łączy z tym, że są po prostu megakorki. No i powstają na przykład takie rozwiązania, które komunikują między mieszkańcami tego miasta, którzy siebie tam informują, że nie iść tą trasą, bo jest po prostu, jest korek. Innym przykładem jest działania Nowego Jorku, który działa na platformie crowdfundingowej Kickstarter. To jest taka platforma, gdzie ludzie mogą finansować różnego rodzaju projekty. No i Urząd Miasta, czy też urzędnicy z Nowego Jorku postanowili stworzyć swój oficjalny profil, gdzie będą czy to w sposób promocyjny, czy też w sposób jakiś finansowy wspierać rozwój tych projektów, które okazują się bardzo pożyteczne mieszkańcom Nowego Jorku. Następny trend, który moim zdaniem może się rozwinąć, jeżeli chodzi o media społecznościowe, to tworzenie takich markowych rozwiązań istniejących mediów społecznościowych. Mówiłem o Pinterestie, o takim właśnie przypinaniu różnych ciekawych zdjęć, wideo. No to powstał na przykład taki platforma Canal Copic, która jest dedykowana produktom portalu Amazon. Więc być może w tą stronę to pójdzie. Inna kwestia to, tak jak na początku, internet w Polsce to był opanowany przez główne portale, Onet, Wirtualna Polska i tak dalej. W toku ewolucji, rozwoju interes stał się bardziej taki wyspecjalizowany, powstawały specjalistyczne platformy. Tak samo moim zdaniem też pójdą media społecznościowe, czego przykładem są właśnie projekty. Pierwszy projekt to jest dotyczący fanów sportu, drugi to jest Instagram stworzony dla medyków, a trzeci to jest dla ludzi, którzy są pacjentami szpitali. No i ostatnia rzecz związana z rozwojem mediów społecznościowych to jest waga multimediów. Mówi się, że do 2015 roku 90% kontentu, treści, która będzie w sieci, to będzie treść multimedialna, więc ona będzie odgrywała dużą rolę. Tego nie widać w działaniach facebookowych, ale na innych platformach typu Twitter, typu Pinterest jest to widoczne i ludzie po prostu chcą tej treści konsumować. No i tak było to w telegraficznym skrócie. Już masz jedne brawa na razie. Zaprosimy cię do zadawania pytań. Prosimy o pytania. Ręka do góry. Czy ktoś jest zainteresowany tymi nowymi, takimi nieznanymi narzędziami w social media? Okej, rola mikrosieci... Pytanie, powtórzymy pytanie, tak? Tak. Żeby wszyscy dokładnie słyszeli. Rola mikrosieci ogólnie tak, jeżeli chodzi o czy to ma przyszłość, czy nie. Moim zdaniem tak, z tego względu, że powstają na przykład rozwiązania, w których
sąsiedzi sobie pomagają i to jest w obrębie jakichś tam osiedla, tak, stworzone rozwiązania. Więc moim zdaniem tym jak najbardziej tak, z uwagi na to, że miasta się rozwijają, jednostki stają się coraz mniej, coraz bardziej anonimowe i mikrosieci wokół jakiejś, nie wiem, ulicy, dzielnicy mają miejsce rozwoju z tego względu, że to rozwiązuje ten problem atomizacji społeczeństwa w miastach. Okej, proszę. Czy te działania tych mikrosieci mają coś wspólnego z tym, co się dzieje na Facebooku czy na Twitterze? To jest pewnego rodzaju konsekwencja, tak, bo ludzie... bo to jest po części dotyczące tego, że ludzie się pewnymi treściami czy zachowaniami nasycają, tak, i szukają czegoś innego. Tak jak zapewne są wśród was fani muzyki, tak, od kilku lat na przykład jest trend powrotu do kupowania winyli w Stanach czy w Europie Zachodniej, tak. To też jest, pokazuje pewnego rodzaju powrót do, nie wiem, do korzeni, tylko... Jest powrót do korzeni, tylko zmienia się trochę technologia tej komunikacji między ludźmi. Okej, dziękujemy. Kolejne pytanie. Czy dasz radę głośno? Facebook, no to Facebook niedawno, przed chwilą, tak. Dzisiaj miała być premiera, poinformował, że wprowadza właśnie możliwość nagrywania wideo za pomocą aplikacji Instagram i czy to będzie fajne, czy nie. Znaczy, fajnie było 6, tak, ale w Instagramie będzie 15, tak. Czy to będzie fajne? Moim zdaniem Instagram jest stworzony głównie do fotografii i 15 sekund to jest moim zdaniem tak za dużo, bo tak zwany mikrokontent, tak, to już mówimy o rzeczach właśnie, mikrokontent to jest pewnego rodzaju odpowiedź tego, o czym Mateusz mówił, że ludzie na swojej tablicy na Facebooku, tak, widzą pewne rzeczy przez kilka sekund, tak, no to 15 sekund, kurde, to jest normalnie przejście stąd, nie wiem, do biblioteki z powrotem, nie, czy może nie, ale do biblioteki, to jest kupę czasu, jeżeli chodzi o content w sieci, więc moim zdaniem nie. Pytania? Okej, podziękujmy, pamiętajcie, żywymi brawami.